Hejo, tu Dominika. Niektórzy z Was to wiedzą, ale niektórzy pewnie nie. 1,5 roku temu skończyłam już swoją szkołę i przez te ostatnie 1,5 roku miałam szansę wiele razy wykorzystać wiedzę, umiejętności, których nauczyłam się w szkole w codziennym życiu. Jednak przez ten czas uświadomiłam sobie również, że bardzo wielu rzeczy szkoła mnie nie nauczyła, a chyba powinna. Dlatego w tym filmiku postaram się w miarę zwięźle opowiedzieć o rzeczach, o umiejętnościach, których szkoła raczej Was nie nauczy, a powinna. I mam nadzieję, że kiedyś, może jakiegoś pięknego dnia, obejrzy ten filmik ktoś wpływowy i choć trochę w polskim szkolnictwie się zmieni. Po pierwsze, samoobrona. Uważam, że na lekcjach WF-u powinny być prowadzone zajęcia obowiązkowe z samoobrony, przedstawiające najprostsze techniki samoobrony. Powinny być symulowane różnego typu sytuacje na ulicy, na osiedlu, na dyskotece i powinno się uczyć młodych ludzi, jak sobie radzić w trudnych, niebezpiecznych sytuacjach. A w związku z tym, że te techniki samoobrony powinny być na tyle dobrze wpojone do umysłu człowieka, żeby potrafił się nimi posługiwać wręcz automatycznie, te zajęcia jednak powinny odbywać się w miarę regularnie. I to nawet przez cały okres edukacji, w miarę równych odstępach czasu. Jak naprawić najprostsze rzeczy? Być może osoby w technikach nabywają takich umiejętności. Być może takie umiejętności powinny być nabyte przez człowieka w domu, jego rodzinnym domu. Ale przyznajcie, że jest to bardzo typowy widok. Osoba jest naprawdę świetnie wykształcona, ma wszystkie tytuły, dyplomy itd. Natomiast nie potrafi naprawić najprostszej rzeczy. Oczywiście mamy od tego specjalistów, ale wiecie, dziwnie tak trochę o najgłupszą drobnostkę dzwoń po fachowca. Jak gospodarować pieniędzmi? Myślę, że jest to jeden z najważniejszych aspektów, który powinien być uczony w szkołach, a nie jest. Przynajmniej nie w większości szkół. I nie dość, że młodego człowieka powinno się uczyć, jak gospodarować pieniędzmi, jak je na przykład oszczędzać, mądrze wydawać, jak sprawić, żeby pieniądze, mówiąc kolokwialnie, same sobie rosły, rozmnożyły się. Uczniowie powinni także zdobyć wiedzę na temat najprostszych pojęć, takich jak choćby podatki. Powinny zrozumieć, czym w ogóle one są, zanim zaczną swoją pierwszą poważną pracę. Jak gospodarować czasem? Z doświadczenia wiem, że dzieci, które w czasie szkolnym miały mnóstwo zajęć dodatkowych poza szkołą, siłą rzeczy nauczyły się gospodarować tym czasem i być może będą potrafiły to wykorzystać w przyszłości. Jednak myślę, że znaczna większość uczniów nie ma pojęcia, jak efektywnie gospodarować swoim czasem. Idąc na przykład na studia, powinniśmy choćby wiedzieć, kiedy jest dla nas najefektywniejszy czas pracy dla naszego umysłu w ciągu dnia. Wielu dwudziestolatków w ogóle sobie chyba nie zdaje nawet sprawy z tego, że może o 12 w południe ich umysł jest w stanie pracować 10 razy efektywniej niż o 12 w nocy. Z tym tematem wiąże się również umiejętność uczenia się. To jest po prostu najgorsze, co może być. W szkołach najczęściej nie uczą, jak się uczyć. Oczywiście ci, co bystrzejsi uczniowie sami w pewnym momencie zorientują się, jakie są najlepsze metody uczenia się dla nich samych. Ale co z tymi słabszymi uczniami, czy po prostu takimi, którzy robią, co do nich należy, uczą się, ale nie myślą specjalnie o wszystkich innych metodach uczenia się? Jak gotować? Oczywiście ta umiejętność jest taka bardzo specyficzna i rzeczywiście zgadzam się z tym, że młody człowiek raczej powinien się jej nauczyć w swoim domu rodzinnym. Jednak wiadomo, że nawyki żywieniowe bardzo dynamicznie się zmieniają, szczególnie na przełomie ostatnich lat. I myślę, że szkoła powinna uczyć, jak przygotowywać sobie posiłki niekoniecznie dużym kosztem, żeby były one zdrowe i na przykład, żeby przygotowywać odpowiednią ilość jedzenia, a nie jesteśmy sobie sami na studiach, mieszkamy sami, a tu nagle przygotowaliśmy posiłek dla 4 osób, bo tak nas po prostu przyzwyczajono w domu. I najczęściej pozostałe 3 porcje po prostu idą na zmarnowanie. Pierwsza pomoc. Jest to bardzo ważne i przyznam, że uczyłam się pierwszej pomocy w szkole i nawet chyba było to kilka razy, ale uważam, że i tak było to zbyt rzadko. Myślę, że mniej więcej raz na pół roku od etapu powiedzmy 12-latka powinno się uczyć dzieci, jak udzielać pierwszej pomocy. Jest to bardzo ważne i ważne, żeby ta umiejętność naprawdę zapadła w pamięć i żeby również wykonywana była automatycznie. Szukanie pracy, rozmowa o pracę. W całej mojej karierze edukacyjnej miałam do czynienia z tego typu lekcją tylko raz. Tylko raz uczono nas, pokazywano nam, jak wygląda rozmowa o pracę i powiem szczerze, że było to dla mnie bardzo ciekawe i w miarę pouczające, chociaż czy pamiętam z tego wiele? Niekoniecznie. Także też uważam, że takich lekcji dotyczących szukania pracy, rozmowy o pracę powinno być przynajmniej kilka, tak na poziomie szkoły średniej. I w związku z tym, że w dzisiejszych czasach bardzo dużo się mówi o bezrobociu, o tym, że ludzie nie mogą sobie znaleźć pracy w swojej dziedzinie, myślę, że powinno się uczyć dzieci, nastolatków, młodych dorosłych, jak znaleźć pracę, która właśnie odpowiadałaby im umiejętnościom, ich doświadczeniu, bo jakoś tak wierzę w to, że jeśli dana osoba jest świadoma tego, w jaki sposób szukać pracy odpowiedniej dla siebie, ma szansę rzeczywiście znaleźć lepszą pracę. Dobre maniery. Jak to się mówi, szkoła powinna uczyć oraz wychowywać. A z tym drugim chyba ostatnio jest coraz gorzej. Ja zdecydowanie nie zgadzam się z opiniami niektórych starszych osób, które stwierdzają, że młodzież jest po prostu fatalna, zdemoralizowana i nie ma żadnych manier, ale rzeczywiście często zauważa się, że jesteśmy zdecydowanie mniej ułożeni, grzeczni niż na przykład nasi rodzice w naszym wieku. I myślę, że do tego przyczynia się m.in. szkoła, która nie bardzo przywiązuje do tego znaczną wagę. Jak rozmawiać? W tym punkcie powiem Wam o takiej mojej jednej małej teorii. Ostatnio zauważyłam, że młodzi ludzie, tak na poziomie powiedzmy 18, 20, 20 paru lat, mają bardzo często wielkie problemy ze znalezieniem partnera życiowego. I jest to dosłownie bardzo powszechny problem. I z moich obserwacji wynika, że młodzi ludzie w ogóle nie potrafią ze sobą rozmawiać. O ile czasami wychodzi im to w miarę jakoś sprawnie na mediach społecznościowych, o tyle przy rozmowie twarzą w twarz jest to dla nich bardzo trudne. I sama często dostaję prośby o porady na temat tego, jak rozmawiać z dziewczyną, jak rozmawiać z chłopakiem. Kiedyś to na pewno było bardziej naturalne. I mimo, że to jest może trochę ciężkie do nauczenia tak drugą osobę, to myślę, że w szkole by się to przydało. I ostatnie, jak dbać o zdrowie. Chodzi mi tutaj o taką najprostszą znajomość najprostszych środków, którymi możemy się leczyć w razie jakiegoś przeziębienia, wychłodzenia, zwykłego kataru czy kaszlu. Często jak zaczynamy mieszkać sami, zupełnie nie wiemy, co w takiej sytuacji robić. Albo na przykład często źle interpretujemy jakieś objawy danej choroby. Albo ją wyolbrzymiamy, albo wręcz przeciwnie. Dlatego myślę, że taka podstawowa wiedza na temat różnych chorób, takich podstawowych oraz jak się z nich leczyć, byłaby całkiem przydatna w szkole. No i to już wszystkie umiejętności, które według mnie powinny być uczone w szkole. Oczywiście wymieniłam ich dosyć sporo i pewnie mogłabym ich wymieniać jeszcze więcej, ale jeśli choćby połowa z tych umiejętności rzeczywiście była wprowadzona do szkoły, byłoby naprawdę znacznie lepiej. Koniecznie napiszcie w komentarzach poniżej, czy zgadzacie się z moją opinią na temat współczesnej edukacji, albo ogólnie edukacji w polskich szkołach, czy ogólnie edukacji w szkołach i czy zmienilibyście jeszcze coś poza tym, co już wymieniłam. Jeśli jesteście tu nowi, a ten filmik Wam się spodobał, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, a będziecie informowani o wszystkich moich nowościach. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!